Witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was w kolejnym odcinku z God of War. Słuchajcie, czas zagadać z młodym, który ostatnio ma depresję. A tak, łańcuch. To sobie pofifarfował. No. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. No. Wiem, musiałem to zrobić. Wiem, ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać na samym początku. Nie! Nie poddaję się! Dam radę! Muszę tylko... Wjechał mu na ambicję, widać, że dla młodego to działa. Wchodź na górę. Jestem gotów. Czy z jednej strony się trochę nie dziwię, no z drugiej strony... Przejdzie. Posłuchaj mnie. Wojownik musi się wyzbyć emocji, to, co tam jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Czekaj, skrzynka. Kolejna stal. Czekaj, bo tutaj mam jakieś przejście młody, to chodź się tam cofniemy. Młody. No nie, no wyrąbał, no nie wierzę w to. Dobrze, wrócimy się tu. O! Kunci się rozkraczył. Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Boi się czegoś w tamtych drzewach. Prze co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam, z białą korą. Miałeś rację. No! Mądraliński z ciebie, chłopak. Jesteś jaka fajna szkapinka. A wyglądał na dziewczynkę? Nie. Czy moja, tak, ale... Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej. Jak się zwiesz? Brock. Vera Logan. Ej, pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór... No, co z nim? To ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł. Więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo ci nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, sukinsynu. Dzięki. To co ty na to? Ha! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Digrbikia Dumbr Bakrał. To był nasz znak, mój brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak? Chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Chcę. Dobrze.
Oczekuję wzmocnienia. Bo sobie wydałam punkty na rozwinięcie cechy, którą wziąłam przed... cechy, którą wziąłam na poprzednim odcinku. A gdzie druga połowa znaku? Mają, mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie! No to co będzie tym razem? Ups. Zrobić coś dla ciebie? Czego no to jeszcze nie stać. Okej. Mogę go ubrać. Czego potrzebujesz? Mówiliście, że warto lepszą broń. Chodzi po głowie? Mam nadzieję, że tego chciałeś. Coś chcesz, chłopcze? Ja lewiatona jako tylko ulepszyć nie mogę. Dobra, ulepszę mu tą broń. Kurde, powiem szczerze, nie wiem, co by tu sobie wybrać. Z jednej strony ta siła może nam się przydać, bo to jest 12, obrona 4. Dobra. Mój uśmiech odstraszy pewnie większość wrogów, ale po co ryzykować? Na razie a nie dla chyba... młodego? O, zdecydowałeś się? Nie chcę nic mówić, ale nasi przyjaciele z drzewa wrócili pod okładkę. Dalej, sprawdź topór w akcji! Znajdzie się dla mnie miejsce? Tylko niczego nie popsuj! Widzisz? Proszę, to moje dzieło! Ujdzie! Ujdzie, też coś! Ujdzie, też co ujdzie? Moje ruchy! Gówno wlazłeś? Dobry jest! Dawno nie miałam tak dobrego ziomka w grze. Powiem ci, twój ojczulek to rzeźnik. Pójdziesz w jego ślady? Nie wiem. Ta droga. Dojdziemy nią do góry? Tak, biegnie w tym kierunku. Chcecie zobaczyć moje towary? Może na razie odpuśćmy sobie twoje towary? Wiedźmiński ziomutku. Nie, ziomutek jest niezły. O, nie zauważyłem tego. Hej, to może być cenne. O, to może się sprzeda. Natomiast słuchaj młody, czy ty możesz ze mną łaskawie wrócić na drugą stronę mostu i zejść tam? Chodź. Też coś jest, ale na razie się tam chyba nie przejdzie. Dobra, możesz? Zostawiłeś mnie samego w walce. Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać, albo nie umrzemy. Rozumiesz? Weź się w garść, albo wracasz. Dobra, ale co ty się go czepiasz teraz aktualnie?
A, więc to jest miejscówka, w której my byliśmy. No dobra. Spróbujemy sobie sprzedać te dwie maski. Zobaczymy, ile to nam da. Czego? Zapewne ulepszenia dla młodego na pancerz dalej nas nie stać. Ale to jednak my go bronimy, nie oszukujmy się. Ładnie wyglądają te płonące drzewa. Wiedźmiński ziomutku, Smurfie, papu Smurfie. Dlaczego twój brat ma połowę waszego smaku? Bo już nie pracuję z tym parszywym oszołomem, nie widać? Nie było mowy, żeby którykolwiek z nas dostał go w całości. Jedyne, co nam pozostało, to podzielić znak pół na pół. To była ostatnia rzecz. Aż to sobie mogło przyjść. Co? Przytulić cię mam? Wąd mi stąd! Wybacz. Handluję, ty! Chodź. Miło było cię poznać, bro. Pomyślę nad imieniem dla twojej bestii. Może nazwę ją pieprzoną wdzięcznością. Hej, pieprzona wdzięczności do mnie! Dobre! Hej, uważajcie na siebie! Tam, gdzie idziecie, można dostać w górę. Miło tutaj, przyjemna atmosfera, nie powiem, nie powiem. Chyba możemy przyjść razem. Nie chciałam się w to ładować. Którędy ty chcesz przejść, mój młody ty? Trzeba się jakoś spiąć na górę, a tylko co tu jest? Może... Pytanie na dziś, ile jeszcze razy przywalę się w tę bramę? To chcę się jakoś dostać na górę później, ale to się... Wygląda zachęcająco. Okej. Skrzyneczka, jak ja lubię skrzyneczki. Zwłaszcza takie duże, świecące. No, mamy stal, więc jak coś to będzie, można coś młodemu ulepszyć. Oh yeah. Czekaj tam. Dużo tu drogą. Chciałam wam pokazać, że właśnie istnieje taka możliwość, żeby tak się wydarzyło. Tak, gdybyście mieli jakieś takie wątpliwości, czy może nam to spać na łeb. Taram, może. Czekaj tam. Kolejne drągry! Gdybyście nie zauważyli za pierwszym razem, nie musicie cofać, możecie zobaczyć po raz drugi. Pomijam sobie bardzo często będę klawisz przyzywania to po raz ze strzałem syna, więc... Czekaj tam. Strasznie dużo tu drał, bro! Nie jestem gotów! No, to na razie strzelaj.
Chociaż nie jest to tak, że to się przy... że tak powiem zresetowało i teraz będę musiała od nowa. Ewidentnie jakieś fetysze. Osu. Okej. Ty młody, ale ty tu idziesz, nie idziesz, co ty robisz? Zastanawiam się, czy jest tutaj gdzieś miejsce, gdzie można się skitrać. Znowu porzucamy. Znalazłeś piekiel. Szkoda, że tylko jeszcze nie znalazłam tej. Zastanawiam się, czy ja stąd trafię tam. Jeszcze raz. Dobrze w to, dziękuję. Jeszcze raz. Teraz, chłopcze. Idę. No powiem wam, że to było ciekawe. Że tak powiem, jestem ciekawa, czy tutaj jakoś mogę na to wskoczyć. Tutaj mi się wydaje, że na razie nic nie zdziałam. Jestem ciekawa, gdzie są pozostałe runy, bo jakby nie patrzeć,
Mamy jedną z trzech. Wow. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. A jest ok. Szkoda, że mama jej nie widzi. No weź, no nie wąs taki. Chodźmy. I teraz się będę zastanawiać, czy tam coś było? Nas zabić. Czasem dobrze się wrócić. Dobrze. Jeszcze jedna. No, to jest jakaś skrzynka. A, bo jest ta skrzynka tu z góry. No spoko. O, wróciliśmy tutaj. No moje pytanie tylko po co? Przyznam się szczerze, że nie taki był plan. Gdzie jest to? Jestem gotowy. Jestem gotowy. Gdzie jest ta ostatnia runa? Tędy. Przelazłeś? Bo ni cholery tego nie widzę. Tam się coś świeci tylko. Perfekto! Ja to jednak jestem sprytna, jestem z siebie dumna. Cieszmy się z małych rzeczy. Okej. No i dobra, teraz możemy biec sobie dalej. Spójrz na to! Co to jest? Chłopcze. Spójrz! Z boku są wyryte runy. Co mówią? Gdy razem jesteśmy, dobrze nam wszędzie. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Zagadka. Może jest tu jakaś wskazówka? Zobaczymy sobie tylko, co mamy tutaj. Te pierścienie chyba powinny... Pierścienie się obracają! Wróć na dół! Dobra, mam nadzieję, że nie przestaną. Aha.
Tego będzie najciężej zrobić. To nic nie przypomina. Czekaj, jeszcze raz pyk. O, fuck. Nie wiem, trzeba zacząć od środka, czy... Od czego się robić, szczerze? O, czekajcie... Nie wiem, czy to się, że tak powiem, załapie. Co tam jest napisane? O, rodzina. To nie wskazówka. To odpowiedź. Tego samotnik nigdy mieć nie będzie. Prawda? Narysuj runy na piasku przy użyciu noża. Naprawdę? Kinslow. Coś się stało! No i super. Zadziałało! Stójże. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że dalej się udamy już w kolejnym odcinku. Ten mam nadzieję, że wam się podobał. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam z Chin, trzymajcie się i cześć!